Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Daily i kolejnym odcinku z gołębkowo, myślę. Ale można to też pociągnąć pod gołębiowo. A dzisiaj pokażę wam zmiany u gołębi wysokolotnych i o gołębi Budapesztów. Pierwsza zmiana. Są tutaj jajeczka. I nie są to od tej parki, od czarnych, tylko jest to od nowej pary. Mianowicie od tej samicy siwej i od samca czarnego z białym krawatem. On już miał młode, spocztował dwa. No chyba miał, nie, trzy miał, ale jeden padł niestety. I tutaj mają dwa jajeczka. I od wczoraj licz, no dzisiaj rano licząc siedzą. Dzisiaj jest 10, czyli młode będą 28 maja. I kolejna zmiana, mianowicie gołębie Budapeszty również niosą już jajeczka. Jest tutaj na razie jedno jajko, ale myślę, że jutro będzie już drugie, jutro, czyli 11. I od jutra wieczorem, od poniedziałku, od wtorku rano zaczynamy liczyć, czyli przewidywany wylęk byłby na 30. Mam tylko tą parkę Budapesztów. Z wysokolotnych mam dwie pary i dwie wolne samice. A tutaj taki jeden miksik jest. Ale może coś dla niej znajdziemy, zobaczymy. Bo jest dosyć ładnym gołąbkiem. Białą główkę ma. Teraz się będą biły. Bo tutaj mi weszły gniazdo. A tutaj jest jeszcze taka grochowa czubata samiczka. Bardzo ładna. Więc myślę, że niebawem tu coś jeszcze dokupię. I będzie już wtedy cztery pary wysokolotnych. Będą ładne stadka. Mam jedną czarną parkę, jedną czarne siwe. I tutaj nie wiem, jaka wyjdzie z biało-czarnego, biało-czarnej i z tej grochowej czubatej. Więc coś tutaj jeszcze